Wyobraź sobie teraz, że wszystko staje się mało ważne, odległe i obojętne. Odczuwasz jedynie pogłębiający się spokój i łagodną ciszę. Cała operacja była nie karą, nie zrządzeniem, ale wyzwaniem. Postanowiłam sobie, czy mnie to komuś podoba, czy nie. Ja i tak będę mówić. No i po 4 miesiącach nauki zaczęłam wypowiadać pierwsze słowa. Nauka tej mowy przełykowej jest trudna, męcząca, a szczególnie dla nas kobiet. Właśnie przed operacją lekarz mi powiedział, nie będzie pani mówić. Nie, to nie. Ważny jest tylko spokój. Zanurzasz się w nim coraz bardziej i coraz głębiej. Od 4 lat pracuję z osobami po usunięciu krtani w tym stowarzyszeniu. Od 4 lat jest mi dane widzieć, jak ludzie po usunięciu krtani dochodzą do pełni sił. Ja tutaj pracuję ciężko na to, żeby wrócić do środowiska. Mogę powiedzieć, że bardzo dobrze, że na terenie Zabrza jest takie stowarzyszenie, gdzie ludzie mogą razem tutaj się wspierać, opowiadać swoje historie, jak drugą drogę przeszli, odzyskując głos. Niektóre osoby bardzo na tym wielkim poziomie już potrafią mówić. Główną taką przeszkodą, która stoi właśnie na przeszkodzie wrócić do pełni sprawności mówienia i w ogóle życia w środowisku, to jest właśnie taka, jak powiedziałam, bariera psychiczna. Ludzie się blokują, nie chcą mówić. Jakby nie mają też wsparcia w rodzinie, zostali sami, osamotnieni, to są przede wszystkim wdowcy lub wdowy, którzy nie mają jakby już rodziny. Wtedy tym osobom jest najtrudniej wrócić do głosu, nie? Żeby móc się porozumieć z innymi. Jeszcze raz, ostatni. My staramy się, żeby to w naszym stowarzyszeniu panowała atmosfera przyjacielska, taka rodzinna. Tutaj nie ma panów, pań, wszyscy jesteśmy po imieniu, bez względu na płeć i wiek. Przychodzą, no i się uczą. No. Co innego jest, no wiadomo, to jest show dla niektórych. Ja zobaczę tylu ludzi, a jeszcze mówiących. To jest dla nich, to jest show. Szokiem jest również, jak zadzwoni telefon do mnie, a ja się podezwię i się przedstawię. Jest zawsze w tym słuchawce chwila ciszy. Niedowierzanie, że ktoś może mówić. Przeponą, prawda? To jest niedowierzanie. Przełykowa to polega na dźwięcznym podbiciu, na tak zwanym bruktusie. Po chłopsku to jest bekanie, nie? No i nie każdy się z tym może pogodzić. Nie może tego przełamać, tej bariery. Tu będzie mała budka. Fajnie, brawo. To nie jest droga łatwa. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale trzeba chcieć, trzeba wierzyć, bo bez wiary nic się nie da zrobić.